Oblicz długość odcinków OD, OE, AG. Oto jest środek okręgu, a punkty E, G i C leżą na okręgu. Czyli tak, mamy tutaj okrąg o środku O, mamy trzy punkty na okręgu C, E i G. Mamy też trzy inne punkty, mamy tutaj właściwie trzy trójkąty prostokątne, no i naszym celem jest obliczenie długości OD, czyli tego odcinka, OE, czyli OE, czyli promienia okręgu, prawda, oraz AG. No popatrzmy. Czyli tak, no mamy właśnie trzy trójkąty prostokątne, w tym trójkącie mamy daną przyprostokątną jedną, w tym trójkącie też mamy daną przyprostokątną, no a w tym trójkącie mamy dane dwie przyprostokątne. Tak? No skoro mamy dane dwie przyprostokątne, to używając stwierdzenia Pitagorasa możemy obliczyć sobie OE, czyli od tego zaczniemy, czyli promień okręgu. Nazwijmy go może też R, czyli R to jest długość odcinka OE. No to piszemy twierdzenie Pitagorasa, R kwadrat to jest tak, tu jest 24 do kwadratu, trochę nawiasy niepotrzebne, plus 7 do kwadratu, czyli to jest 24 do kwadratu, to jest 576. Ja pamiętam, ile to jest, a jak nie, to można sobie policzyć pisemnie lub też używając kalkulatora, plus 49, tak? 7 do kwadratu. 576, gdyby to było 50, to by było 626, a jest o 1 mniej, czyli jest 625. To jest R kwadrat, czyli R to jest pierwiastek z 625, czyli 25. Dobrze, czyli promień tego okręgu jest 25 i to jest długość odcinka OE. Więc tak, no to teraz możemy, no możemy pozostałe trójkąty obliczyć, prawda? Pozostałe odcinki, dlatego że no tu mamy R, no i tu mamy R. Czyli popatrzymy sobie teraz na trójkąt jaki? Powiedzmy ODC. Czyli znowuż mamy równanie R kwadrat, czyli 625 równa się, no, pierwiastek ze 141 do kwadratu plus, no, OD kwadrat, może OD nazwiemy sobie tutaj x, plus x kwadrat. No to jest proste równanie na x, czyli tak, 625 równa się 141 plus x kwadrat. Odejmujemy 141, czyli mamy tak, 625 minus 141 równa się x kwadrat. No, 625, 141, może sobie odejmiemy pisemnie, tu jest 4, 8 i tu jest 4, czyli to jest 484, no chcemy wyciągnąć pierwiastek z 408, czyli x to jest pierwiastek z 484, no co, to się na pewno przez 4 dzieli, czyli to jest 4 razy ile? 100 421 chyba, tak? 4 razy 120 to jest 4, tak? No dobrze, ale to jest 2 do kwadratu razy 11 do kwadratu, czyli pierwiastek 484 to jest 2 razy 11, czyli 22. Czyli tutaj mamy, to jest odcinek OD, długość odcinka OD jest równa 22.
No i właśnie bardzo podobny odcinek AG to też jest przyprostokątna w tym trójkącie GOA, czyli AG długość odcinka AG do kwadratu plus 15 do kwadratu, znowuż twierdzenie Pitagorasa, to jest r kwadrat, czyli 625. No, 15 do kwadratu to jest 225, czyli AC długość do kwadratu to jest 625 minus 225, czyli 400. Zatem AC równa się 20. Tak, czyli długości tych odcinków wynoszą, długość odcinka OE, czyli promień tego okręgu jest 25, długość odcinka OD jest 22 i długość odcinka AG wynosi 20, no, jednostek takich, w jakich jednostkach były podane te długości poszczególnych odcinków.